Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 25 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus naucza w synagodze. Jest tam również kobieta, która od 18 lat cierpi na swoją niemoc. Jest strasznie zgarbiona i w żaden sposób nie może się wyprostować. Jezus zauważa jej problem. Nawet ona go nie prosi o to, żeby Jezus coś zrobił. Jezus sam ją zauważa, podchodzi do niej, kładzie rękę na jej głowie i mówi: córko, bądź uzdrowiona ze swojej niemocy. Zobaczył to przełożony synagogi i bardzo mu się to nie spodobało, dlatego że przecież to był szabat. I dla niego szabat i dla Izraelitów szabat jest czasem świętym. Jednak zapominają o tym, że ten czas święty jest najlepszym czasem, aby dokonało się coś dobrego. Pan Jezus swoimi słowami zawstydził przełożonego synagogi i tych wszystkich, którzy uważali, że w szabat nic nie należy czynić, nawet nie wolno uczynić nic dobrego, co będzie ewidentną chwałą Pana Boga. Pan Jezus powiedział takie słowa, posłuchajmy. Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, aby go napoić? A owej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Jezus mówi, że najlepszym czasem na uczynienie czegoś dobrego jest właśnie szabat. Jest to czas, w którym sprawy Boże są na pierwszym miejscu. Wszystkie sprawy związane z zarobkiem, z innymi sprawami, z innymi rzeczami powinny pójść na plan dalszy. Pan Jezus, uzdrawiając tę kobietę, która była skulona, zgarbiona, wpatrzona w ziemię, która nie podnosiła swojej głowy ku niebu, sprawił, że ona wyprostowała się, mogła spokojnie podnosić swoje ręce do nieba, mogła uwielbiać Pana, patrząc na to wszystko, co stworzył ponad nami. Czasem może, kochani, zdarzyć się, że my również jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam jesteśmy skupieni na tym, co ziemskie, nie na tym, co niebieskie. Czasem jesteśmy pokrzywieni, zgarbieni. Czasem może zdarzyć się, że Pan Jezus chce nas doprowadzić do pionu, abyśmy wreszcie byli ludźmi, którzy ufają przede wszystkim Panu Bogu, a nie sobie. Natomiast ten ewidentnie dobry czyn był źle odebrany przez tych ludzi, którzy patrzą z perspektywy przepisu. I niestety muszę przyznać z przykrością, że są w Kościele i również też poza Kościołem takie grupy, które ufają tak naprawdę przepisom. Przepisy liturgiczne dla nich są na tyle święte, że są świętsze od Pana Boga. Widzimy, że Jezus najwięcej problemów miał z tymi, którzy skrupulatnie starali się według litery, a nie według ducha, przestrzegać różnych przepisów prawa. Są tacy ludzie, dla których problemem jest, czy kapłan powinien sprawować Eucharystię przodem do ludzi, czy tyłem do ludzi. Jestem przekonany, że to nie od tego zależne jest, w jaką stronę zwrócony jest kapłan, ponieważ jedna i druga forma jest dopuszczona w Kościele rzymskokatolickim. Natomiast czy kapłan sercem jest przy Panu Bogu? Bo może w sposób taki bardzo skrupulatny spełniać wszystkie przepisy liturgiczne, ale tak naprawdę może nie jednoczyć się z Panem Jezusem. Oczywiście sprawowana Eucharystia dzieje się nie mocą kapłana, ale mocą Jezusa Chrystusa. On jest tylko narzędziem do tego, aby Pan Bóg był uwielbiony, aby przyszedł tutaj na ziemię pod postacią chleba i wina. Są tacy starsi kapłani, którzy mówią, że przed reformą liturgii na Soborze Watykańskim II kapłan szedł do liturgii, do mszy świętej w stanie łaski uświęcającej, a wracał z mszy świętej w stanie grzechu ciężkiego. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie przepisy, w jaki sposób ma się obrócić, płonić, jak ma trzymać ręce, jak ma wypowiadać słowa, to wszystko było obwarowane pod groźbą kary grzechu ciężkiego, śmiertelnego. Natomiast najważniejsze jest przecież, czy my spotykamy się na tej mszy świętej z Panem Jezusem. Strój, który ubierasz na Eucharystię, jest bardzo ważny, aby on był odświętny, aby on był właściwy, skromny. Ale nic ci to nie pomoże, jeśli w twoim sercu będziesz brudny. Jest ważna ta wewnętrzna i ta zewnętrzna strona. To, czy będziesz przyjmował Komunię Świętą naklęcząco i na stojąco, nie jest aż tak ważne, jak twoja postawa wewnętrzna, czy ty spotykasz się z Jezusem, czy nie robisz tego na przykład na pokaz.
Wydaje mi się, kochani, że pojawiła się taka nowa forma takiego literalnego podejścia do przepisów i do prawa. Panu Jezusowi to się nie podoba, to rani Jego serce. Przecież On, kiedy czytamy Ewangelię, On właśnie walczył z taką postawą. Oczywiście nie można wpadać w drugą skrajność, że będziemy robić cyrk z Eucharystii, z Kościoła. Ważne jest, abyśmy podchodzili w sposób odpowiedni, z sercem, tak jak uczył tego Pan Jezus. Na zakończenie, kochani, prośmy Pana Jezusa, aby wyprostował to wszystko, co w nas jest skrzywione, co jest niewłaściwe. Abyśmy nie tyle chcieli mieć takie poczucie, że spełniliśmy wszystko według litery i jest nam z tym dobrze, ale żebyśmy w taki sposób oddawali cześć Panu Bogu, żeby Jego chwała była na pierwszym miejscu. A w jaki sposób Pan Jezus traktuje i priorytetowo ustawia te rzeczy, mowa jest między innymi w dzisiejszej Ewangelii. Na zakończenie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra. Thank you.